Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 i bym chciał sobie zejść na dół, tak mniej więcej drogą w dół, wiodącą tędy, nie zabijając siebie i przy okazji, zabijając wszystko, co będzie w okolicy. Wow, jaki goblin wytrzymały. Oprócz się w jego stronę, dziękuję. I zobaczmy, tam jest więcej goblinów. Więcej doświadczeń. Dużo goblinów. Wow, naprawdę dużo goblinów. Oj, chyba się wkopałem. Dobra, źle to wygląda. W nogi. Nie robią mi dużo, ale mogą zaszkodzić w takiej ilości. No już, goniczę jak za pchłom. Normalnie po futrze. Okej. Dobra, teraz się troszkę uleczymy szybciej. Miksturkami najlepiej. Może nie do pełna, 3 wystarczą. I wykosimy te gnojki do końca. Zobaczymy, czego pilnują. Idą tam. Zadowolone mędy jedne czarne. No i co? Powrót! Druga runda, biacz! Strasznie irytujący stop. Ganianie dookoła. Dobra, nie będziemy nawet z nich zbierać nic, bo one nigdy nic nie mają. Ciekawego. Natomiast tutaj sporo ich wykosiłem. I zobaczmy, czego pilnowałyście. Goblinki wy jedne. Goblińskie jagody. Mikstura, więcej mikstur. Troszkę ziół. W sumie nic ciekawego. Dobra, oczywiście Sejwol. Po wykoszeniu takiej grupy. 68. Może któraś z tych mikstur była dodająca statystyki? Nope. Ale mogą być też zdrowia i... co to było? Okej, wydawało mi się, coś tam widziałem lepszego. Więc tak, gdzieś tu powinien być trup. Tędy szliśmy. Tego jeszcze miejsca nie zbadałem. Widzę trupa, czyli chyba dobrze idę. Skazaniec, mamy kolejny ser. I zobaczmy. Gdzieś już tutaj powinni być, bo jak na razie idę po trupach. Troszkę wytracili ludzi na tej przeprawie. Wow, i to nawet bardzo dużo wytracili ludzi na tej przeprawie. Wolne bestie. Zabijemy je. Przy okazji olbrzymie szczury. Bosko. Jeszcze jeden. Pięknie. 40 doświadczenia za każdego. To łącznie daje 160 doświadczenia. Nieźle. Plus oczywiście te bestie. Kolejny poziom. Wow, mam 41 punktów. Co ja z tym zrobię, to nie wiem. Niebieski bez. Na pewno zainwestujemy w walkę mieczem i to dużą ilość punktów. Jak tylko będzie to możliwe. Myślę, że ten paladyn może nas chyba uczyć na mistrzowski poziom. Czy ja już chyba jestem na mistrz? Właśnie. Nie wiem, czy ktoś może mnie nauczyć na wyższy jeszcze poziom. Tu mam miksturkę, więcej miksturek, cudownie. I wyrko, na którym bardzo chętnie się prześpię. O, za pierwszym razem nieźle. I kolejny wytrych, świetnie. Bez straty nawet. Bez i prześpi się, proszę. Wyzdrowiejesz sobie. Dzięki temu cudowne spanie do rana. Regenerują ci się kończyny. Yeah! Przy okazji nie zapadnie noc też i będziecie wszystko widzieć. O, dzień dobry. Ciebie właśnie szukałem. Ty ukryty jeden. 69. Widzę, że... Aj, nie 29, tylko 69. Porządek musi być. Mówię, 9. Tu ma być. Później będziemy się mylić. Makros. Stój! W imię Inosa. Jestem Markos, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Spokojnie. Wypełniam rozkazy Lorda Hagena. Jesteś żołnierzem. Co cię tu sprowadza? Przysłał mnie Garond. Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy 4 skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy, dopóki starczy mi sił. Nie wiem jednak, jak długo jeszcze zdołam unikać orków. Powiedz mu, że potrzebuję wsparcia. Dam mu znać. No okej. Dobra, a jeszcze jak wygląda sytuacja? Jak sytuacja? Wytrzymam, ale liczę na to, że Garond niedługo przyśle mi wsparcie. Cudownie. Dobra, w takim razie udało się zlokalizować ostatniego z nich wszystkich.
I tak, tu mamy goblińskie jagody. Mogę wejść do środka? Sprawdzić coś w środku. Jest tam skrzynia. Świetnie. I mamy tak, kuferek. O! Nawet ładnie zabezpieczony. Znaczy łatwo zabezpieczony był. Łatwo było rozgryźć, o co chodzi. I mamy tutaj tak. Kolejny zwór. Tym razem zmiany w polną bestię. Doskonale. Dobrze, że orkowie nie atakują zwierząt. Można się pomiędzy nimi przemykać właśnie w ten sposób. A teraz pójdziemy jeszcze sobie troszkę dalej, bo chciałem zbadać sobie tamte okolice. Ewentualnie wytłuc jeszcze troszkę orków, bo mamy w sumie 16 poziom, całkiem nieźle jak na drugi rozdział chyba. Zobaczmy dokąd to przede wszystkim prowadzi. A jak natkniemy się na coś, co będzie za trudne, to się teleportujemy do zamku już jedną dobrą drogą. Tutaj coś jest może? Troszkę więcej ziół. Zioła są bardzo przydatne. Dużo leczą. Wbrew pozorom, mięso kopacza weźmiemy. To jest drugie zaraz. Wskocz tu proszę, Bezi. Dziękuję ci, Bezi. Coś jest upieczonego. Zobaczmy. Więcej mięsa kopacza. Cudownie. Moje ulubione mięso. Grzyba. Chrząszcz. Nawet tobie nie przepuszczę. Czy ja dobrze widzę? Dużo doświadczenia z chrząszczy. Ha, ha, pięknie. Dobra, jakieś trupy tu były. Ziele lecznicze, oczywiście. No i zobaczmy, dokąd to prowadzi. Jeśli się natknę na znowu zgraję orków, będę uciekał. A przyprowadzę do tego paladyna, na pewno się ucieszy. Zobaczmy, tu widzę jednego. Tego z tym sobie poradzimy bez problemu, tam jest w ogóle cała chmara ich. Pięknie, 3 strzały, dziękuję, porku. Taką broń to ja rozumiem. Od razu mogę walczyć z orkami. Tam jest jeszcze elita. Może zobaczmy tak, spulujemy sobie tego jednego i najlepiej to byśmy zrobili sobie save'a. 70. No, panie ork. Panie ork, do przodu, dawaj. Pięknie, tam ci nie zareagowali, doskonale o to chodziło. Naprawdę szybko macham tym mieczem już. A ten ma jakieś odporność na krytyki czy co? Okay. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Doskonale. Tam już nie pójdę, bo jest ich trochę dużo. Być może to jest jeszcze jakieś ziółka. Wiecie co? Zbadam sobie jeszcze ten obszar tutaj już poza kamerą i wykoszę tych orków, żeby wam tutaj czasu nie zabierać. No hejka. Okej, ludziska, wracam. Teleportowałem się do zamku, tam wykosiłem ich dość dużo, ale uznałem, że chyba nie będę, bo wszystkich się nie da. Tam czasem są w grupach po 5 orków na raz. To już sobie odpuściłem, nie będę przecież pojedynczo ich tam wyłuskiwał. I mówiliście, żeby sprzedać coś jednemu kupcowi. Wszystko. Parlaf. To jesteś ty? Nie. Gdzieś przy koszarach koleś powinien być, który później zginie i będziemy mogli odebrać wszystko, co mieliśmy przy sobie. Zobaczmy. Tutaj jest Engor. Nope. Ciekawe, o kim wy mi tutaj mówiliście. Nie pamiętam dokładnie. No nie wiem, mogę tu przejść? Tu jest strażnik górnej bramy. Coś na S miało być. Przecież wiadomo o tym od dawna. Też nie to, też nie to. Było dokładnie tak. Nie ty, może ty? Też nie. Nie, to już nic nie dziwi. Zobaczmy, tam na pewno nie, bo tam jest co najwyżej Milten. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Przecież wiadomo o tym od dawna. Gdzie wy mówiliście, że on jest? Jesteś ty? Nope. Trudno być tego pewny. Wykosiłem w ogóle jakieś 80% orków wokół zamku. Ciekawe, czy się zorientowali. Tutaj też nie. Geralt nie. Może ty jesteś ty? Też nie. O do diabła z wami, no. Nigdy nie mogę znaleźć tego, którego chcę. Cóż, może koleś jest w zamku. Ewentualnie tam na górze w koszarach jakoś. Zobaczymy. Tak czy siak na razie idziemy donieść, że wypełniliśmy zadanie. Kucharz też na pewno nie. Garont, rycerz, Orik. Trzymam się od tego z daleka. Myśli, że to takie łatwe. Nic się
No dobra. Pogadamy w takim razie chyba z Orikiem, bo dla niego mieliśmy mieć pierścień. Jak wygląda sytuacja? Musisz... Nie, to nie z tobą miałem gadać. Hej, ty! Z tobą miałem gadać? Na razie. Spoko. Na razie nie wiem, z kim miałem kurde gadać. Okej, tak czy siak idziemy do Geronda. Rozmawiałem z Fayetem. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Trzymam się od tego zdania. Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Naprawdę tak myślisz? Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? To wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z Rudą? Myślę, tak wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Dużo by mnie to kosztowało. I ostatnie. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Nie doszło to do mnie wcześniej. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. Nie można na tym polegać. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. To nic nowego. Co z listem do lorda? Co z listem do lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Świetnie, co zamierzasz teraz zrobić? Co zamierzasz teraz zrobić? Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie i w posiłkach od lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku, zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Ciągle to samo. No okej, niech ci będzie. Rób jak uważasz. Ja bym chciał natomiast znaleźć tego cholernego kupca, któremu miałem to wszystko sprzedać. Myślę, że zrobię to poza kamerą, by was tutaj nie zanudzać moim ganianiem w kółko i szukania tego kolesia. No to za chwilkę się z wami widzę. Okej, jestem ludziska. To o tym kolesiu mówiliście. Sengar. Pamiętam, że imię było na S. Dobra, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Okej, później mówiliście, że on umrze i będę mu pozabierać. W takim razie posprzedamy mu chyba wszystko. Katowski topór mu sprzedamy, mistrzowski miecz i lecimy po kolei po prostu ze wszystkim. Będziemy mieć mnóstwo złota. Będzie nam ono potrzebne bardzo, ale to bardzo. W takim razie mam nadzieję, że jak najwięcej mu posprzedaję. Z tym, że powiedzieliście też, że do ulepszania najlepszy będzie runiczny miecz, tam magiczny miecz do chyba za ileś tam set. Dobra, to sobie zostawię, ten jeden miecz, na wszelki wypadek. Plus oczywiście wszelkie tutaj te pierdółki za 1 złota tak samo. Łuków też nie potrzebujemy. Strzały sobie zostawię. Do many tak samo, to oczywiście też. Wszelkie tam miksturki, inne rzeczy. Pierścień życia, punkty trafień, to sprzedamy. Cholera, sprzedałem właśnie chyba ten pierścień do questu. Pal licho z nim. Pierścień mocy, pierścień żelaznej skóry, strach. To mi nie będzie potrzebne. Teleportacja do wieży demonów. Zobaczmy. Kula ognia. Czy wydatek. Zwoje sobie zostawię, bo zwoje zawsze się mogą przydać. Wiadomości już natomiast niekoniecznie. Pazury zwykłe sprzedamy. Pazury przywódcy zostawiamy, bo to do questu. To sprzedajemy. Skórę topielce tak samo. Wszystko mu sprzedajemy w ogóle. Skóry trolla. Język ognistego jaszczura. Wargi, skrzydła, skórę wilka. To samo te klucze. Szkoda, te klucze się nie wywalają, jak już nie są do niczego potrzebne. Tytoń jabłkowy też sprzedamy. Akwamaryt kamienie bym sobie zostawił, bo nie wiem do czego są potrzebne.
Skrzyneczki sprzedamy, złoty puchar, pierścienie, tam biżuteria, młotek, posążki Inosa, skrzynka z klejnotami, młodygi bagiennego ziela zostawimy, może będą przydatne. Ciężki złoty talerz, to aż do questu jakiegoś tam, już nie wykonałem go, trudno. Stara moneta zostaje, płyty pancerza zostają, nie wiem do czego będą potrzebne. Żądło sprzedam, czarna perła tak samo zostanie, choć nie, jest dość wartościowa, więc chyba... Dobra, zostanie, nie wiem. Na... Da, sprzedaję. Menzurki zostają, złoty talerz sprzedaje, bryłki rudy zostają, patelnia zostaje, smoła, kwarcyt. Czy mi to do czegoś jest potrzebne? Nie mam pojęcia, zostawię to sobie. Srebrny puchar, pierścień, dużo tego miałem. Siarkę zostawiam, skórzane mieszki zostaje, bo to sobie inaczej zrobimy. I lekka ryba, w tej rybie coś schowano, doskonale. W takim razie mamy 8,5 tysiąca, nieźle. Całkiem nieźle. I otworzymy sobie przede wszystkim te mieszki. 50 sztuk złota dodatkowo i 100 sztuk złota. I co w tej rybie jest? Wytrychy, świetnie. Złoty naszyjnik jeszcze mamy niesprzedany. Znowu do no handel w takim razie. I właśnie, złoty naszyjnik, srebrny świecznik, tego nie potrzebujemy. I sprzedaliśmy mu chyba... Wiecie co, zobaczmy jeszcze te kule, jeszcze tą magię, dokładnie. Właśnie, stary pancerz, nie potrzebuje. Duża kula ognia, otchłań, leczenie lekkich ran, ulecza 100, nie jest to złe. Lodowa strzała zostaje, zniszczenie ożywieńca, mała burza ognia, sen, przyzwanie demona, piorun kulisty, przemiana w polną bestię. Nie, to wszystko zostaje w takim razie, więcej nie trzeba. I cóż, udajemy się w takim razie, wychodzimy stąd, pójdziemy sobie teraz... Wracamy do Corinis. Myślę, że teraz będzie już ta droga będzie prosta, bo nie wymaga od nas przedzierania się przez hordy orków, których tutaj wytłukłem po prostu brutalnie. Jedynie nie wytłukłem ich przed bramą, bo było ich za dużo, nie dałem rady już. Ale tak, to tutaj wszyscy są zabici. Mogę się spokojnie poruszać, mamy... Bardzo dużo punktów doświadczenia, bo aż 41 do wydania. Przejdziemy sobie na drugą stronę i lecimy w górę. Jeszcze się zastanawiam, czy przypadkiem nie przeszedłbym sobie na siłę przez tą drogę, żeby ją sobie oczyścić, ewentualnie na choć nie, powrotno chyba nie ma sensu, bo orkowie się zrespią ponownie. Wiem, że mamy na pewno quest do oddania. I wiecie co, żeby was tutaj nie zanudzać, to... Może tą drogę wytniemy. Tak, wytnę tą drogę i wrócę do was, jak już będę po drugiej stronie. No hej. No, witam ponownie ludziska w kolejnym... O mój Boże, zły pomysł. Bo się pojawiać z tej strony jednak. Dobra, dam radę. Ja pierdziele, ile ich tu jest. Dobra, definitywnie zły pomysł. Dam radę. Oh fuck. Oh shit! Dobra. Ho. Nie ma. Ragnara się nie goni. Ragnar ucieka. O mój Boże, zły pomysł. Myślałem, że tam będzie może z 5, a nie z 50 orków. Nigdy więcej tamtędy nie idę. W ogóle to jest złe miejsce. Świetnie. Save all. Boże, podatno powinien być achievement. A przy okazji, znalazłem Sakwę Diega. Tam, gdzie zrzucano więźniu, był okryty woreczek, a w nim stara, jakaś zakurzona sakwa, a w środku było 2000 sztuk złota, które oczywiście spożytkowałem na jakże dobroczynne cele, czyli na siebie. I dodałem do swojego pięknego ekwipunku, z tego mam teraz prawie 11 tysięcy złota i what the fuck is that? O, tak, pamiętam już co to jest. Teraz poznasz prawdziwą moc mego pana. Nic cię już nie uratuje. Cudownie. Gień w takim razie. Poszukiwacz. No niestety, mamy tak. Tymczasem zwiększa twoją szybkość. No, węgiel i trochę złota. Nie możemy teraz chyba odpoczywać za... w nocy. Widzę, że ktoś was tutaj pokierszował nieźle. I to chyba ten koleś był. Dobra, więc weźmiemy to sobie. Teleportacja do przełęczy Corinis. Dobrze.
Węgiel, złoto. Mamy runę teleportacji. Ale w takim razie my wracamy jak najszybciej do miasta. Jest stąd kawałek, więc ludziska... widzę kolejnego poszukiwacza. Widzę, że mamy trzeci rozdział przy okazji. Zapełniło się też nowymi przeciwnikami. Tym razem są to poszukiwacze. Upierdliwi goście. Przede wszystkim walczą magią i dlatego są upierdliwi. Po drugie, o właśnie. Potrafią atakować na dystans, mnie to trochę irytuje. Niedługo powinniśmy zostać paladynem. Dostajemy za nich niestety mało doświadczenia, tak tam 180. Ja do kolejnego poziomu już nie mam co prawda jakichś wielkich wymagań, ale tak czy siak... Wow, tam jest kolejny. Czy co, chyba nawet ich sobie odpuszczę. Mi dają mało doświadczenia. Będę zabijał tego, który po prostu wejdzie mi w drogę. Tak czy siak, tutaj ludziska, zakończę odcinek i do zobaczenia już u Lorda Halgena w kolejnym. Dzięki za uwagę, hejka!